ojcze, jaki teren zajmują w korzennej uprawy rolne? My jesteśmy gminą typowo rolniczą, także można powiedzieć, że poza lasami, których mamy niewiele, to rolnicy, to uprawy rolne i te małe gospodarstwa 2-3 hektarowe, które kiedyś funkcjonowały, zamieniły się w duże gospodarstwa poprzez wydzierżawienie, udostępnianie ziemi właśnie tym, którzy chcą się rzeczywiście rolnictwem zajmować. Ja byłem mile zaskoczony, kiedy dowiedziałem się, a to już jakiś czas temu, kilka lat temu już te gospodarstwa się tak właśnie łączyły i dzisiaj mamy już 60, 70 i ponad 100 hektarowe areały obrabiane przez jednego gospodarza. Także możemy powiedzieć, że w dalszym ciągu mamy ten status gminy typowo rolniczej, chociaż też doceniamy rozwój przedsiębiorczości i to wszystko, co przedsiębiorcy robią, zarówno dla rozwoju gminy, jak i dla lokalnych mieszkańców, dając im pracę i to w zasadzie wpływa również na jakieś dobre warunki życia i tutaj w Korzennej. A w czym celują rolnicy z Korzennej? Co tu jest najmocniejszą stroną? My jesteśmy, jeżeli chodzi o powiat nowosądecki, największym producentem trzody chlewnej. Do tej pory tak było. Ale również są uprawy i zbóż, i kukurydzy. Są też sadownicy, jest ich właśnie kilku, zwłaszcza w terenach Janczowa, Jasienna. Także jest ta różnorodność. Są też producenci mleka. Ostatnio z mlekiem niestety nie było dobrze, no ale z tego co wiem, to właśnie przerzucają się na hodowlę bydła mięsnego. A jak tegoroczna pogoda, dosyć kapryśna, wpłynęła na plony? Wydaje się, że rolnicy nie narzekają, że zebrali plony, są zadowoleni i myślę, że nie było najgorzej. Pamiętam lata, że było dużo gorzej, było trudno zebrać. Dzisiaj są dożynki i dzisiaj w zasadzie wszyscy już są po żniwach. Są dożynki, tak naprawdę jeden rok się kończy, drugi następny zaczyna. Czego by pan życzył rolnikom i mieszkańcom Korzennej na ten następny rok? No życzyłbym, żeby warunki były na tyle sprzyjające, żeby rolnicy się nie zawiedli, bo tak dużo było tutaj mówione na ten temat, że jednak ten zawód jest bardzo trudnym zawodem, bardzo nieprzewidywalnym, więc trzeba po prostu liczyć na to, że będzie dobrze. Wszystko obarczone jest wielkim ryzykiem. Oby tego ryzyka było jak najmniej, żeby plony były obfite, żeby praca na roli przynosiła satysfakcję, zadowolenie i raz do roku byśmy się tu spotykali właśnie dziękując Panu Bogu za zebrane plony, radując się tym wszystkim, co przez cały rok udało się nam dokonać.